smoga, traka, klątwa. Muszę gryźć, drapać, zachwać, aż padnę. Masz chwila, nim się wykrwawę i wrócę. Słuchaj uważnie. Zdejmij klątwę! Uwolnij! Wreszcie! Dam nagrodę! Dziękuję za followa. No i co? Odczarować. Fajne przedłużenie misji by było, ale z drugiej strony ten wilkołak był wcześniej takim człowiekiem niezbyt społecznym. Jak go dobiję, to co będę miał? Nic nie będę miał, tak? Z drugiej strony, jak będę chciał jakąś nagrodę, to przedłużymy misję o odczarowanie go. Chociaż wątpliwe, żeby mi dał na jakąś nagrodę. Jak dobiję, to nie wiem, czy on wróci chyba. Bycie wilkołakiem ci się nie podoba? To zobaczymy. A zresztą tutaj na... Zobaczymy, jaka nagroda. Wspomniałeś coś o tym. Łupiłem! Na rajdy pływałem! Co zrabowałem! Przepiłem! Poza jednym! Prawdziwy skarb! Schowałem! I oddać mogę tylko od siaru! No zobaczymy. Czyli bycie wilkołakiem ci się nie podoba? Nie to najgorsze. Nie to, że nie mogę wyjść z ogrodu. Tylko głód. Nie z jaką harczy. Wpił się rozpada. Nie jem, nie piję, a chodzę i kurwa żyję. Jaki poeta, zrymował mi się. Z głodu gryzę już siebie, ale każdy kęs pali w gardle, jak wrząca smoła. Wieczne łaknienie, klasyka wśród klątw. To by też tłumaczyło te wszystkie nietknięte ciała. Pomóż! Wrócę i zagryzę! Rozszarpię! No i co? No zobaczymy, przedłużymy sobie misję. Zawsze jest to ciekawsze. Zobaczę, co da się zrobić. Zobacz i zrób! Dobrze radzę. Co za koleś. Nakarm? No zobaczymy. Wodę masz. Ale nie 100. Co ty? 100 wody? Pieczarkę masz, grzyba. Już? Masło mu nie dam. Ziemniaka. Masz ziemniaka. Już. Spróbujmy najprostszej metody. Morgwargu, z własnej i nieprzymuszonej woli jadłem cię częstuję. Nie! W popiół się nie zmieni! Jak nie spróbujesz, to się nie dowiemy. No, to za tatusia. Znów kurwa to samo! Ja pierdolę! Ja nie wierzę.
Co z... Mam go dobić chyba, bo... Może trochę wody, ale tak... Tyle aż napij się. Masz browara, człowieku, co będę ci żałował, masz. Już? Może spróbujmy jeszcze raz z mięsem. Co za kurwa, próbuj! Dobra, dobijam go. Nuży mnie ta rozmowa. I co zrobisz? To co wiedźmin powinien. Ja myślę, że jakoś się przedłuży ta misja, ale... O. Znowu mam się go pozbyć? I co? Ej, no bez jaj, znowu mi się to ten... nie skończyłem misji w zasadzie. Jak ją skończyć? Gdzie to było? To było tu gdzieś. Nie. Tam. O, trafiłem. Nic nie ma. Ja tu chyba byłem wcześniej. Oś ty w mordę. A coś jest. Długo czekała na śmierć. Ciało Proszę. Kapłanki Frey. Żadnych śladów obrażeń. No w końcu. Umarła z głodu i to dawno temu. Może schroniła się tu, kiedy Morkwark najechał na ogród. Jakiś klucz. Pewnie się przyda. No przyda się, przyda, ale... A, może on tam będzie siedział, ten jołop. Widać, Morkwark łatwo nie odpuszcza. Otworzysz. Dobra. Teraz tak. Aha, bo tu są te rysy. W paznokietkach jego. Zamknięte. Kurczę. To do czego ja mam ten klucz? Ale widoki są, nie? Akurat jest ciemno trochę, ale... Tam było zamknięte. Tu coś jest. O. Nie byliśmy tu. Złamane grabie, o! Na to czekałem. Też klucza potrzebuję. Kurde, ludzie. A, on jest za. O, właśnie. Kurczę, czemu się dopiero teraz zaktualizowało? A ja chodzę i szukam tutaj na tym dużym polu. Nagle pole... Aha, bo ono zginęło jak... Jak ja ten klucz chyba znalazłem. No dobra, jesteśmy w jaskini. Gdzie klucz, Ramon? Gdzie klucz? Gada. Z kapitularzu, w skrzyni. A klucz gdzie? Widzisz, Ramon? Złodzieju, draniu, kurjarza! Nic nie wart jesteś! Jaki kolega? Znajdę klucz i bez siebie, baranie, turniu cholerny, pusty łbie!
i co zaraz? Zakończyć! Odczaruję! Trzymam go, kurde, na karę mieć. Nikt nic nie mówił. Aż zgniłe mięso. Może spróbujmy jeszcze raz z mięsem. Co za kurwa, próbuj! Wspomniałeś coś o nagrodzie. Dobi. Nuży mnie ta rozmowa. I co zrobię? To, co Wiedźmin powinien. Dobra, zabiję go. Znajdź klucz, o którym mówił ten ktoś tam. Tu gdzieś. Tu nic nie ma chyba. Więcej. Od dołu idzie przeciąg. Coś tam jest. Jakaś jaskinia? Dobra, no zobaczymy. O, chyba nie. Od dołu idzie przeciąg. Coś tam jest. Jakaś jaskinia? Co? Co to było? Nie będę teraz czytał, nie chcę mi się. No dobra, gdzie ten klucz? Weź, znajdź tutaj klucz, nie? Masakra jakaś. Tu coś jest. Niżej. Tu na mapie coś jest. Tu o. A, to środek kółka chyba. Ja pierdzielę. Igła stogu siana, nie? Tu gdzieś była. O. Śluza podniesiona, ale nic się nie dzieje. To się podniosło? Nie. Jest. Super. Y, żeby więcej powietrza było.
Nie musiałem. Kości spadły przez szczelinę ładnych parę lat temu. Jest klucz. Czuć ruch powietrza. Tam wyżej jest jakaś inna jaskinia albo wyjście. No to byłem tam. Dobra. Co teraz? Mam wrócić tą samą drogą. Teraz jak ja wyjdę z tego? Jest to jakiś schodek? Bo ja coś nie widzę tego. O, tu coś jest, dobra, super, jest. Użyj. I co teraz? Pozbądź się, otwórz drzwi do kapitularza. Gdzie ten kapitularz? Tu. To jest z przodu. To jest kapitularz. O. A i tutaj, tak? Co my tu mamy? Dziennik Morkwarga. No. No i sobie nie popłynąłeś. Mówiłem, że to jest, kurde, ten gościu z nimi. On nie uciekł, tylko on z nimi pływał. Mówiłem. Tu. Dawaj. Kotka. Widzisz do wody? Nie, nie wiedziesz. Witaj, na Freyr. Okłamałeś mnie. Co? Klnęłeś się na wielką matkę, że... Skończ już z tą bogobojnością. Wiem, że należałeś do drużyny Morkwarga. No proszę, bardzo jesteś przenikliwy, ale jednego nie przewidziałeś. Bijemy się? Jestem tu w towarzystwie uzbrojonych po zęby ludzi. Zaraz ich poznasz bliżej. Nie jestem błędnym rycerzem, tylko wiedźminem. Nie przeszedłem wymierzać ci sprawiedliwości. To czego wypytujesz o przeszłość?
bo muszę wiedzieć, co naprawdę stało się w ogrodzie. Inaczej nie zdejmę klątwy z Morkwarga. A po cholerę! Ten chuj powinien się męczyć aż po rach na rok! Jeden dzień dłużej! No chyba na wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, bo... Może cię to zdziwi, ale zdanie kłamcy i mordercy mnie nie interesuje. Przy Morkwargu to ja jestem kurwa święty. Byłem na wielu rajdach. Zabijałem kobiety, dzieci, co tam się pod topór nawinęło. Ale kapłanki? Tego było już za dużo, nawet dla mnie. Jak już było po wszystkim, a Morkwark i reszta sobie popili, wyciągnąłem to. Na szyjnik z wilczym kłem, pokrytym rolami. Dostałem go od ojca. Godin mojej osady. Mówił, że jeśli kogoś zranię tym zębem, skażę go na los gorszy niż śmierć. No, no i się sprawdził. A tuś wspomniał może, jak to odkręcić. Trzeba oddać kieł przeklętemu, ale nie dostaniesz go. Niech sukin syn cierpi. Kapłankom naprawdę zależy na tym, żeby odzyskać swój ogród. A ty chyba jesteś im coś winny, prawda? Potka, nie smyraj mnie. Trzymaj, ale w zamian chcę jedno. Nikomu nie powiem o twojej przeszłości. Słowo. Nie o to chodzi. Wygadasz, znajdę cię i zabiję. Jak Morkwark znów będzie człowiekiem, nie daj mu odejść. Pod żadnym pozorem. Zabiłbym cię. A szkoda, że tego nie zrobiłem. Bo naszyjnik też bym miał. Nie szanujesz naszych obyczajów. Ty, ta wiedźma jem. Ja być taki mocny, na jakiego wygląda. Dawaj, dawaj, spinaj się. Konie wakacje. To tu? No i znów się spotykamy. Masz, załóż na naszyjnik. Akurat głów to mi starczy. Nie mądrzyj się, tylko zakładaj. Co za koleś? Wolny! Wolny! Wreszcie! Wreszcie! Zajdę zaraz do tawerny! Zeżrę wieprzka zdrożna, olburacze i wołu! Osuszę beczkę piwa! I hajda w morze! Zapomnij już o mnie! To im się, kurwa, przypomnę, że w Nowigradzie dym zobaczą! Pierdolnięty jakiś. Spierdalaj, chuj z tam twoją nagrodą. To po chuj mnie odczarowałeś. Żeby cię zabić, raz na dobre. No właśnie. Śmierć! Masz, szmato. Chuj z tą nagrodą. Zaraz tamtego mógłbym wyjebać, kurwa, w kosmos. Już. Witaj. I witaj. O co chodzi? Jestem Geralt. Przychodzę po nagrodę. Ale czy jesteś pewien, że... Pozbyłem się Morkwarga na dobre. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Zapoznaj się z ulotką.
dołączoną do opakowania lub skonsultuj się z Wiedźminem lub Wiedźminem. I co? Hura! Hura! Juhu! Zjedliśmy sobie chleby. Patrzcie, kurde, cztery chleby. Jak leci? Chleb, następny. O, jaki kopniak. O, jak Jackie Chan. Hura! A, bo tu jest drzewo. No. Także... zakończymy sobie z ładnym widoczkiem. O, koza, koza! O, odporna na ogień ta koza. Wejdę. Nie. Jest. Okej. Znowu jesteśmy na tej górze. Już się nauczyłem wchodzić, schodzić, wszystko. O, tam jest Iwerna jakaś, czy ta... na E coś. I takim to miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, gdzie pozbyliśmy się raz na zawsze wilkołaka, tak? On był wilkołakiem chyba, albo jakimś jeszcze groźniejszym stworzeniem tego typu. No, myślę, że chyba dobrze zrobiłem. Nie ma co tam gdybać już po ptokach tak czy siak. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, gdzie będziemy zwiedzać sobie nie tylko tą wyspę, tak? Tą malutką wyspę, gdzie tu jest tak ładnie, ale ogólnie patrzcie, ile znaków zapytania mamy do odwiedzenia. Także jeszcze trochę czasu tutaj spędzimy. Na pewno będą ładne widoki, tak jak tutaj, bo to jest tylko taka namiastka tego, co tutaj jest na tym Skellige, nie? Jest to po prostu przepiękne i bardzo fajnie się zwiedza takie okolice. No, a tymczasem dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejny, jeśli się podobał, zostaw łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję, abyś wiedział, kiedy wrzucam następny odcinek. I to by było na tyle. Na razie, trzymajcie się, cześć.